Cześć wam ludziska, jak tam po Sylwestrze? Mnie głowa nie boli, bo nie piłem. Tabletki biorę, więc nie mogę bardzo chlać. Ale tak, po nowym roku dzisiaj atakujemy, ale zgadnijcie co. Wybieram się dzisiaj do bunkrów. Jestem w Czechach, w miejscowości Odolow. Samochód zostawiłem przy drodze. Czekajcie, niech samochód przejedzie. I wybieramy się na poszukiwania bunkrów. Jest to część bunkrów wielkiego systemu umocnień, nazywanego w Czechach czeska linia Maginota. Idziemy na poszukiwania. Tu zostawiliśmy samochód. Już tam w dali mamy pierwszy bunkier. TS-26. Ja dzisiaj jestem z rodziną. Tu idą. TS-26, wewnątrz którego mogło być nawet 50 osób załogi. Nie mam kondycji. To jest tak zwany radytor przedpola, znaczy międzypolowy. Radytor po łacinie oznacza zdrajca, zdradziecki. Na czym to polegało? Radytor zdrajca. Polegało to na tym, systemy obrony, że on miał być zamaskowany. Wojska, które miały się tu przemieszczać tą szosą, miały o nim nie wiedzieć nic. Wojska nieprzyjacielskie, konkretnie niemieckie. I on po cichutku dopuściłby ich tutaj na odpowiednią odległość, no i waliłby ze wszystkiego, co ma do dyspozycji. Po drugiej stronie szosy, przeciwległy stok, mamy następny taki bunkier, nazywa się, znaczy numer TS-27. One nawzajem się osłaniały. W tej chwili TS-26, ten który widzimy, jest już bunkrem, z tego co mam informację, zaadoptowanym. Wewnątrz jest robiona jakaś już ekspozycja. Ma właściciela w każdym razie. Umocnienia były budowane w latach 1935 do 1938 roku i cała ta praca Czechów, Czechosłowacji poszła na marne. Niemcy, Czesi, obawiając się ataku na swoje państwo przez III Rzeszę, zrobiły właśnie ten system umocnień składający się z 10 tysięcy większych lub mniejszych bunkrów. Z tego 265 bodajże to były ciężkie bunkry tego typu, jak ten, który jest przed nami. Są jeszcze większe, takie warownie typowe, gdzie bunkry były między sobą połączone systemem podziemi. To taka ciekawa rzecz, jak na pewno widzicie, są tu ślady po ostrzale. Ale tutaj na tym terenie nie było wojny. Na tym terenie nie było wojny, bo w 1938 roku był słynny podpisany pakt monachijski, układ monachijski, który to
no, sankcjonował to, żeby tą część Czechosłowacji oddać mniejszości niemieckiej, no, czytaj III Rzeszy. Także te bunkry są, że tak powiem, dziewicami, stąd nie padł żaden strzał. Natomiast te otwory, które tu widzimy, to są otwory, które zostały zrobione przez Wehrmacht w czasie szkoleń, kiedy już tutaj ten teren przejęły. I to te bunkry służyły jako żywe tarcze, że tak powiem. Wehrmacht tutaj strzelał do nich. No, różne nowoczesne pociski tutaj były testowane. Chodziło o przygotowania do zaatakowania na linię Maginota. Także to się tak prezentuje. O, tutaj mamy po czesku napisane czechosłowiańskie opewenie z lat 36-38 w Jastrzębnych Chorach piechotni strup śrub TS-26. W środku, jak widzimy, pracował nawet silnik diesla, który zasilał cały bunkier. No i pociski i tak dalej. Wejść do środka nie można. Otwory strzelnicze pozamykane. Obiekt strzeżony kamerowym systemem se zeznamem. Bardzo dobrze, że ktoś się zajął tym bunkrem, bo no, niszczałby sobie. Jeszcze obejdę go dookoła. Co tutaj mamy? A taki rodzaj fosy, coś co miało utrudnić też dojście do tych działek strzelniczych. Bo on miał razić ogniem ze wszystkich stron. Tu podobnie. Rany zadane przez Wehrmacht w ramach ćwiczeń. U góry mamy kopułę, z której też grzano, miano grzać. Wypluwać ołów miała z różnych kalibrów. Tu mamy zapory inżynieryjne, zasieki. Tu przeciwczołgowe akurat mamy zasieki. Ktoś dzwoni. Dobra, teraz nie mam czasu. To był dwukondygnacyjny bunkier. No, potężna budowla. Znaczy, nie jestem ekspertem od bunkrów i wiele ich w życiu nie widziałem, ale no każdy bunkier, większy czy mniejszy, robi wrażenie. A że ja mam duszę dziecka, to tym bardziej się tutaj bardzo cieszę. A teraz będziemy szukać żopików, czyli lekkich schronów, których jest tutaj całe tysiące. Natomiast są rozlokowane na bardzo długiej długości i no myślę, że coś się jeszcze uda znaleźć. Będziemy się kierować teraz bodajże do TS-25 i TS-24, podobne bunkry jak ten. Tylko czy są one dzikie, czy są zaadoptowane, tego nie wiem. Mało jest informacji na ten temat. I taka miejscówka, takie bunkry, cały system bunkrów, tak jak mówię, 10 tysięcy bunkrów, znajduje się w odległości 28 km ode mnie, gdzie mieszkam, Mieroszów. Ja wiedziałem o tych bunkrach, tylko tak się zbierałem, nigdy się nie mogłem wybrać. A że sztolnie mi się już trochę przejadły, no to sobie myślę, w nowy rok wyskoczymy gdzieś na tego typu obiekty militarne. Bo przecież... Mam już na oku chyba tego rzepika, czyli lekkich schron wzór 37, których tu jest tysiące. Obsypany, przygotowany do walki. Pobłądziliśmy tu trochę, ale Czesi, spoko ludzie. No, ci starsi trochę nam mają,
Żal do nas, że w 68 roku żeśmy ich kraje najechali czołgami przez moje miasto. W 68 roku też, jak moja mama pamięta, w nocy pobudzili się, czołgi jechały przez Mieroszów, całe konwoje tu przez Mezimesti. Ale to były dawne dzieje, ale ci starsi ludzie pamiętają i trochę mają nam to za złe. Słusznie zresztą poniekąd. No i mamy Ropika. Mały schron. Około. Różnie podają. Między załoga. Między 2 a 7 osób. Tego typu schronów, jak mówię, mamy tutaj tysiące. Mam latarkę. Może uda się chociaż do środka zajrzeć. Nie wiem, czy tu jakieś wejście jest. Ten jest kompletnie no od ludziu. W głuszy takiej. Tak, jest wejście. O. Tu też dostał strzał. Wziąłem latareczkę, tak byłem cichą nadzieję miałem właśnie, że uda się wejść i wejdziemy. Co nas tu przywita? Pewno puszki po piwie, bo przecież Czesi też mentalnie mają bliżej nas niż Niemców. No i tak, wchodzimy. Co pierwszy nam się okazuje, to gniazdo, w którym można było prowadzić ogień. O, ale zobaczcie, z tamtej strony ten strzał po pocisku, jakich szkód tutaj narobił. Gdyby tu była załoga, raczej by nie przeżyła. Mimo że pocisk może się nie przedarł, natomiast odłamki no, zrobiłyby dobrego tatara z załogi. Tu też miejsce, w którym było gniazdo karabinu maszynowego, prawdopodobnie. Wentylacja, bo przecież prowadzenie ognia skutkuje tym, że jest bardzo dużo dymu wydobywającego się z komory. Aha, to jest tak, zobaczcie. A przy tej latarce to nic nie widać. Jeszcze raz wam pokażę. O, tu jest to miejsce, gdzie dostał strzała ten bunkier w czasie działań manewrowych Wehrmachtu. Mógłbym wziąć latarkę tą fajną, ale nie wiedziałem, żeby nie można gdziekolwiek wejść. I ten schron dzieli się na pół. Ten schron dzieli się na pół. Tutaj mamy jakąś, nie wiem co. Aha. Czyli to z tej strony prowadzono ogień. A tam dalej, co widzicie, to jest to wejście, którym wszedłem. Czyli nawet gdyby ktoś sforsował tutaj pierwsze pomieszczenie, to jeszcze załoga stąd mogłaby ich wykosić do zera. Tak to się prezentuje. Kurwa, wasza mać. Fuck. Ja pierdolę, dobra, idę stąd. Zobaczcie, jakie antałki, one mają po 4 cm. Tego może nie widać, kurwa. No przepraszam, że przeklinam. To nie będzie dokument Bogusława Lindy. Znaczy Bogusława Włoszańskiego, raczej Bogusława Lindy, chciałem powiedzieć. Aga, lepiej tu nie wchodźcie, bo tu są takie pająki, że normalnie ręce wykręcają ludziom. Dobra, jeszcze pójdziemy tutaj. To ja w sztolni się czułem bezpieczniej. O. I mamy tu kolejne pomieszczenie. Mamy kolejne pomieszczenie też. Tutaj mamy wentylację. A to, o ile dobrze pamiętam, to się otwierało. No teraz to jest zardzewiałe. Podnosiło się tą klapę. Tą klapę się podnosiło. Teraz to nie da rady zrobić, bo podzewiała. I zrzucono tutaj granaty. Puszczono wtedy taka wyrzutnia granatów, no powiedzmy, ręczna. No i też stanowisko, z którego można prowadzić ogień. Także na wszystkie strony on się bronił. Nie na wszystkie. Ślepą stroną była ta strona lewa, o. Ale on się nie musiał z tej strony bronić za bardzo, dlatego że za tą ścianą mamy w pełnej odległości właśnie ten TS-26. Tak, to wychodzimy stąd.
To też była rzutnia granatów, widzicie? Tędy puszczano granaty. Dobra, idziemy na zewnątrz. Ale potężne zbrojenia. Zobaczcie, jak on dostał tutaj strzała. U nas w Polsce to już było rozkradzione. Już by tego nie było, podejrzewam. Idziemy na zewnątrz. Zobaczcie. Gdybyśmy teraz szli i byłby 39 rok, sprawy by się potoczyły zupełnie inaczej, to wojska maszerujące mogłyby przeoczyć taki pagórek, idąc na przykład tam. A ten pagórek zacząłby pluć ogniem. Zamaskowany, obsypany, najeżony lufami. Schron, lekki schron, wzór 37. Żopik. Tutaj mamy okopy wokół tego schronu, bunkra. O, samotnik taki. Bunkier SS. Jeszcze pogoda taka mglista. Jest mod, coś mnie wzięło na bunkry. Może by tak rozwinąć kawał o bunkry? Kanał o bunkry? O, to by było coś. W tych Czechach to jest gdzie pozwiedzać, cholera. Dobra. Idziemy, bo my późno wyszliśmy z domu, jest godzina druga po południu i to niedługo, za jakieś 2-3 godziny już będzie lipa z miodem. Trochę późno się wybraliśmy, ale temat jest perspektywiczny i ja tutaj wrócę. Jakby powiedział Boguś Linda, my tu jeszcze kurwa wrócimy z Olem. Nie? Nic, taki cytat z filmu. Panie się nie wtrąca, ja tu film nagrywam. Idziemy szukać następnych schronów. Tutaj może podjadę i wam pokażę. Jakieś 2 km powyżej jest duże więzienie. No, przetrzymują tam mnóstwo tych aresztantów. Kiedyś tam przejeżdżałem jeszcze ciężarówką. To miałem okazję widzieć lata temu. Opracowałem w Czechach też. Tekstonia Chronow na codzienny dojazd. Pracowałem w Nitkach. Byłem manipoliczny dzielnik. Ciekawy las. Dobra, rozłączamy się, szukamy dalej. Schodzimy z drogi i zmierzamy. Zobaczcie. Na następny żopik trafiliśmy. No wiem. Zobaczcie. Kobieta mnie uczy, jak się nagrywa. No ale od czegoś są kobiety chyba, nie? Ciekawe, czy będziemy mogli do niego wejść. To jest bliźniaczy obiekt, jak ten, co byliśmy poprzednio. Też obsypany z jednej strony, czyli niewidoczny jest z dołu. Będzie można chociaż zaświecić latarką zaraz i zobaczyć, co jest w środku. Chyba, że jest wejście. Dupa blada. Wejście zamknięte. Tak to wygląda. Chyba, że... Nie, no nie będziemy psuć. Nie będziemy robić tu siary. Ha! Coś wam pokażę. Agnieszka, dawaj latarkę. Czy ja mam? Omen, omen. Mamy mglistą pogodę? Mamy, nie? A zobaczcie, co tutaj jest za pudełko. I co tam pisze? Wolfenstein. Czy od gry, czy od czego? Nie mam pojęcia.
Nie wiem, czy to na kamerze będzie widać. Może obniżę trochę. Bo to ciekawy taki relikcik. Co mi się baterka? Ty, latarka mi się skończyła. No, w dupę jeża. Poczekaj, no kobietko. Co? O, działa. To jest moja weteranka sztolniowa, więc ma prawo nie domagać niekiedy. O. Wolfen, nie wiem, czy to widać, czy nie widać, dupa tam. Ale jest Wolfenstein. Ale to jest mało interesujące. Też mamy tutaj gniazdo karabinu maszynowego. Ale fajnie wygląda. Dobra pora na zwiedzanie tego typu obiektów. Tak mgliście, no Wolfenstein. No. Ale co, tata tam wejdzie, czy nie wejdzie? Nie, tylko że może zobaczyć. No. No i tutaj też coś mamy. A, super, to nie zobaczymy. Nie zobaczymy. Ale już widzę, że wygląda to tak samo jak w tamtym LO37. I tu z tej strony drugiej też mamy miejsce, gdzie prowadzono ogień. Tam mamy reklamówkę. Nie wiem na przykład, czy dlatego to nie jest zamknięte. Bo być może tutaj służby leśne mają jakieś tam drobne narzędzia pochowane, bo blisko duktu leśnego znajduje się ten akurat żopik. Fajne miejsce. Załapałem bakcyla bunkrów. To jest naprawdę ciekawsze niż te sztolnie. Zawsze te sztolnie są prawie takie same. No i te bunkry w sumie też, no. O, tak on się prezentuje. Jest obsypane. A my idziemy dalej. Na spotkanie do schronu potężnego bunkra tradytora międzypola numer 20. Tam był 26, to idziemy w kierunku 25. O, tak jakoś to było. No, lecimy. No i kilkaset metrów dalej od tamtego żopika naszym oczom ukazuje się już, no, duża budowla, czyli TS-25. Ciężki bunkier, tradytor międzypola. Tak to się chyba fachowo nazywa. Jeśli ktoś widzi tutaj jakieś błędy językowe, to bardzo proszę mnie poprawić, bo ja nie jestem ekspertem od militariów. Ale tego, co pamiętam, tak to wyglądało. Martyna, uważaj, bo zombie może być. Fajnie to wygląda. Kurde. To parę kilometrów dosłownie. No ile to jest? 25 czy 28? I takie cuda. My się ryzę zachwycamy. Może lepiej, że to one tak stoją trochę w zapomnieniu. Bo zaraz ktoś, kto by to wziął, nastawiałby tu pełno czołgów i innych rupieci, robiąc z tego wesołe miasteczko. Dochodzimy do drogi. Schron jest przy drodze. Zamurowane wejście niestety. Kruca fuks. Szkoda. No ale... Młodzież na całym świecie jest taka sama i by weszła. Ale 40-paroletni pryk też by tu weszedł. Czyli ja. Tak to wygląda. Wejdziemy go dookoła.
może z pewnej odległości, bo nie zobaczymy ogromu tego obiektu. Tu wejdę. Wybaczcie ten świszczący oddech, ale dawno nie byłem w spale na treningach wytrzymałościowych. Tak. Tak to nam się prezentuje. Bunkier, podobnie jak tamten, był obsadzony załogą kilkudziesięcioosobową, samowystarczalną, silnikiem diesla w środku, z żywnością. No i również jak poprzednie bunkry, był ostrzeliwany. Nie wiem, czy to na kamerce widać. Nie wiem, czy moją skromną osobkę widać, ale mniej więcej macie pokazane, jaki on jest wielki. Teraz wam pokażę go całego. Jesteście po drugiej stronie tego bunkra. Wygląda podobnie jak strona tamta, lewa. No i co? To miejsce, które jest, jak widzicie, zamurowane cegłami, to jest miejsce po potwornym trafieniu, jakie tutaj miało miejsce. Coś wywalili z jakiegoś dobrego tygrysa albo z 88. Zresztą widzimy gniazdo karabinu maszynowego. Duży obiekt. O, tu sobie zrobimy ognisko zaraz. Co wy na to? Jest miejsce, gdzie można palić, nie? Nie wiem, jak to w Czechach prawo stanowi. Ale fajnie, taka zamglona pogoda. I naprawdę chodzenie w tych bunkrach tutaj, opuszczonych, naprawdę robi wrażenie. Może tu się uda wejść. Muszę odejść troszkę dalej, bo nie zobaczycie ogromu tego. Kurde, tu by można było wejść, no ale ja się tutaj nie wespnę. Nie dam rady tam wejść. Kurde no. Ale czekajcie, ja tu może co wykombinuję, żeby na jakimś kołka dostawić. Kurde no. W lewo można iść? Chyba nie. No kurde, drzwi tam są, no nie przeżyję. Ja tu muszę coś wykombinować. Najwyżej. Tam można wejść, ludzie, rozumiecie? O. TS-25. Tradytor Międzypola. Też dziewica. Dziewica, która została ostrzelana, nie mogąc się bronić w żaden sposób. Związana traktatem monachińskim. Z dużą namową Brytyjczyków i Francuzów, aby Czesi oddali to w cholerę, nie bronili się dla dobra Europy. O, Francuzi dla dobra Europy też nas wystawili, że bojady, nie cierpię ich. Także tak to wygląda. Potężny bunkier. Ja, może mi się uda tam wejść, nie wiem, ale nie sądzę, to jest ze 3 metry do góry, no nie ma nawet drabinki. Boże, Andrzej. Nagrywasz? No.
No. Słychać. Jakbyś mi mówiła, ja nogi mogę postawić. No, tak jeszcze troszkę niżej w bok, bardziej w lewo stopę. Co? Stopę bardziej w lewo. Tu? No, no, trochę nie, w lewo. Nie, nie, na której ty chcesz ścianie? No ty. Stań pode mną, w razie czego ci na barana stawię. Trzymaj. Trzymaj, trzymaj, trzymaj blisko. Stań pode mną. Może... Gdzie masz bark? No, będziesz stała na mnie? No dobra. W razie czego mówię? No to dobra, no to ja mam sobie mimo całość. Spoko, nie, to chodziło, żeby się nie ześlizgnąć. Furta metalowa jest. Główna bohaterka? Byłem tam ludziska. Ale tam jest, są stalowe drzwi. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Pomarańczowe stalowe drzwi, zabezpieczone to jest. Także nie wejdziemy do środka. To wycieczkę chyba dzisiaj zakończymy na tym. Chyba, że jeszcze pofatygujemy się do tego TS-24 podobnego budynku. Ale planujemy też zrobić tutaj ognicho i coś zjeść. W każdym razie polecam to miejsce tutaj, takie zapomniane, bez masy turystów. Dobre miejsce na odpoczynek i liźnięcia trochę historii. Trochę takie smutnej historii Czechosłowacji, byłej Czechosłowacji, obecnie Czech. Nikt tu wam nie będzie robił problemów. Tylko pamiętajcie, jak jesteście tutaj, to reprezentujecie też przede wszystkim naszą Polskę. I nie zostawiajcie tu piwa, puszków różnych, dziadostwa i innego dziadostwa. Niech o nas mają dobre mniemanie. I to tyle. Powiedział facet, który nielegalnie chciał wejść do bunkra. Dobra, trzymajcie się ludziska. Postanowiliśmy jednak iść dalej. Po zjedzeniu kiełbasek, bo jeszcze godzina w miarę taka normalna. Wiem, że nas zastanie zmrok, ale drogę znamy na pamięć. I tak, tam jest ten schron TS-25, bunkier. I tu mamy następny kolejny żopik, do którego się udamy jeszcze. W drodze na poszukiwania TS-24, drugiego ciężkiego schronu. Ale musimy go zobaczyć. Może uda się wejść. Do jednego kijeczka. O. Od drogi on jest kompletnie niewidoczny, jak widzicie. Wygląda jak pagórek. No, ale na tym to polegało. Czy uda się wejść? O, tu mamy otwarte. Tu mamy otwarte. Wchodzimy. Sąsiedzi przy wejściu nie straszmy. A no? Fuck. Zobacz, czy ja nie za... garbem nie zastrzeszę. Ale tu wąsko, ty. Tej kraty nie można dalej. O, tu mamy też stanowisko strzeleckie. Idziemy do pomieszczenia, ale tu ciasno. O, tak to wygląda. Tutaj jakieś, nie wiem, deski jakieś, nie wiem, co to za wery mogły być. Ktoś się coś naniósł. Z zewnątrz.
Wygląda to podobnie, tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Co to do cholery ciężkie mogło być? Zobaczcie. Wolfenstein. No co to może być? Jakieś zamknięte, co? No jakoś, ja nie wiem co to jest. Słuchajcie, nie wiem na czym to położyć, żeby zobaczyć co jest w środku. Tam jakieś akta. Akta X. Nie wiem jak trzymać kamery i tego, cholera. Nie wziąłem takiego statywu z prawdziwego zdarzenia. Co tu jest? O, coś takiego pisze. Podżeni u oweleni trawalają pobytu i meno. Nie wiem co to. Razitko, a podpis guwernera. Nie wiem co to jest, ja to zostawię. Wolfenstein, nie wiem właśnie co to jest. Super Soldier. Zostawię to tu gdzie było. O. No i tu też mamy miejsce, gdzie prowadzono ogień wprost na drzwi. Tu jest przynajmniej pająków. O, I love war. O, ktoś napisał. Kocham wojnę. Tak jest. Kochasz wojnę, gdy siedzisz w czapkach i grasz sobie w Call of Duty, to wojna jest zajebista. Oj, dzieciaczki. To można otworzyć? Nie można też. Śruby pozamarzały. To się otwierało i się wrzucało granaty na zewnątrz. Jak już przeciwnik był bardzo blisko. Co tam jest? Jezus, jak się przestraszyło. Ani nie boi. No, to do tego małego schronu wzór 37 można wejść. Gdzie mamy akta Wolfenstein. Dobra, idziemy na zewnątrz. Bo sieciarze już tutaj chustki pod brodę zakładają, że się posiłek szykuje. Teraz trzeba się jeszcze wdrapać na taką małą górkę. I u góry mamy przyczajony kolejny bunkier. Wydaje mi się, że to nie jest żaden z tych bunkrów, które widzieliśmy do tej pory. Że to jest zupełnie inny wzór bunkra. Tak to wygląda przynajmniej. Albo że on nie jest obsypany, to on tak wygląda, że jest większy. Jest to coś pomiędzy tym wzorem 37 a tymi ciężkimi schronami. Widzicie, 20 parę kilometrów ode mnie takie cuda czekały. I można wejść, zdaje się. Agnieszka, on większy chyba jest. Nie wiem już co to jest za bunkier, jaki to jest typ. Nie znam się. Zanim wejdę do środka. Albo to jest taki sam, zobacz. Bo wejścia podobne. Ty, to jest taki sam. Co? Nie, inny. Tak. Jest trochę większy. Rozszerzona wersja 37. Większa. Kombi, tak. Dobra, zejdę do środka zobaczyć.
Tu czysto. Z pająkami. Ja tu nogę, żeby przełożyć. Bliźniaczo podobny obiekt. Mamy jakieś łopaty, ale prawdopodobnie nie są, że tak powiem, z epoki. One, idę nisko, żeby pajęczyn nie było. Takie. I zobaczcie jego mościa. Jaki przyjemniaczek sobie siedzi. No 3 cm ma jak nic. Nie, to wbrew temu, co ja mówiłem, jest to taki sam schron, tylko że kompletnie nie jest obsypany i sprawia wrażenie, że ten schron jest większy, ale tu mamy coś, co nie uchowało się w poprzednich schronach. Zamknięcie. Czy one działa? Nie. Albo ja się nie umiem nim posługiwać, ale to jest chyba na zasadzie, że... Na żadnej zasadzie. To jest już zablokowane. W każdym razie ta suwnica, jak widzicie, jest zamknięta. W poprzednich schronach w ogóle tej suwnicy tu nie było. Tego zamknięcia tutaj, na tych prowadnicach. Jakbyśmy powiedzieli, Judasza. No i tu wszystko podobnie. Zobaczcie, możliwe, żeby one były niewykończone, te schrony? Bo to jest tak jakby rzucona taka szlichta. Pręty zbrojeniowe na wierzchu są. No, tu większość tych obiektów była nieskończona. Może nie większość, ale w dużej mierze były to obiekty nieskończone. Podają źródła różnie, że miały być te schrony, cały ten linia umocnień zakończona około 45, nawet 50 roku, więc na pewno nie starczyło sił i środków. Tu otworzymy, też nie otworzymy, podobnie. Dobra, idziemy na zewnątrz. Wroga nie widać. Tak, ludzie. Usiadłem może 200-300 metrów. I zobaczcie, co jest za moimi plecami. Kolejny obiekt. Kolejny bunkier. Także my tutaj mamy krainę bunkrów. Miejsce znane powszechnie Czechom. Ale czy powszechnie znane nam? Tego nie wiem. Podejdziemy do niego. Ja już tam szpicę czołową wysłałem w poszukiwaniach tego bunkra TS-24, bo chciałbym jeszcze dzisiaj do niego dotrzeć. Ale czy to się uda? Nie wiem, bo już jest późno. Dziewczyny poszły na poszukiwania, a my sobie zobaczymy ten oto bunkier. O. Macie gnojka, nie? Też dostał strzał, tradycyjnie. No zatrzęsienie jest. Bo to jest tak, te ciężkie schrony. Te S. Ich było mniej, natomiast tak jak mówiłem na początku filmu. To byli jak żołnierze chroniący czołgi. Te małe schroniki. Ich jest tu tysiące. Na linii Maginota, z tego co pamiętam, bunkrów było 5800. A tutaj, jak wspomniałem, w Czechach, gdzie jesteśmy, tych bunkrów jest ponad 10 tysięcy, z czego 265 jest tych bunkrów ciężkich i takich potężnych naprawdę twierdz. Nie wiem, czy to na kamerce widać, ale już się robi szaro.
mi się nie chce do środka wchodzić, bo one wszystkie takie same są. Wszystkie takie same, a nie chce się już te pająki wycierać. Dziewczyny poszły. Zastanawiają mnie te pręty zawinięte. Co tu miało być? Ktoś wie? Nie mam pojęcia. I to jest taka litera T. On leży na planie litery T. Gdzie góra litery T, czyli ta poprzeczka, to jest ta potężna ściana, gruba na metr. O, metr, coś koło tego. Natomiast ta noga literki T jest grubsza i to jest miejsce, gdzie jest załoga. Pokryte mchem. Miejsce niesamowite. A zwłaszcza, gdy jest się samemu, czy nawet z rodziną, ale gdy jest tak zachmurzona, ta pogoda taka nie za bardzo, gdy jest mgła. Czuć ducha tego czasu. Minionej epoki, gdy popuści się wodze fantazji, spuści się zupełnie ze smyczy, to można usłyszeć pracujące tutaj betoniarki, jeżdżące transporty z betonem, z prętami zbrojeniowymi, kiedy tutaj był cały front robót. Kiedy to Czechosłowacja w pocie czoła próbowała się jakoś zabezpieczyć na wypadek pana ze słabym wąsikiem. Aura jest taka, że brakuje mi tu jeszcze tutaj zombie SS, jakby wyszli. No, niektóre filmy, tak jak mówię, w niesprzyjających okolicznościach dochodzą do głosu. No ja już płetwy trochę bolą, szczerze mówiąc, się już trochę złaziłem. Ja chyba sobie nawet odpuszczę ten TS-24. Ale to zobaczymy, czy się uda go znaleźć. No, sprawa wygląda tak, że dziewczyny poszły tam dalej zobaczyć, ale niestety nie znalazły tego bunkra. Robi się późno, więc wracamy. Zatem myślę, że należy już tutaj zakończyć w tym miejscu tą relację. No cóż, wycieczka ciekawa, bardzo klimatyczna. Może jeszcze tu wrócimy. Na pewno wrócimy. Będzie to jeszcze no, kilka dobrych odcinków o bunkrach. Nie mówię, że będą pod rząd, bo oczywiście i do sztolni się będę wybierał, ale póki co do zobaczenia. Trzymajcie się.